Dzień dobry Państwu. Dzisiaj naszym gościem w rozmowach niepolitycznych jest pan Marcin Oszańca, prezes zarządu wojewódzkiego PSL Ludowiec. No i oczywiście jedna z odnóg trzeciej drogi. Dzień dobry panu. Dzień dobry, witam serdecznie panie redaktorze i słuchaczy, widzów Czas na Opole. Mnie jest również miło, ale pierwsze pytanie będzie takie, no trochę, które pana pewnie w dobry nasu nie wprowadzi. Panie prezesie, daliście się wpuścić PiS-owi z tymi dyplomami Collegium Humanum? Czy daliśmy się wpuścić? Ja jestem tak naprawdę w gronie osób pokrzywdzonych, i nie tylko ja, bo wielu polityków dzisiaj, którzy noszą na sobie piętno niesłuszne uzyskania dyplomu Collegium Humanum. Tylko chciałem przypomnieć, że to był 2019 rok. Wtedy nie mówiło się ani nie słyszało jakichkolwiek negatywnych informacji o tej uczelni. Wiele osób kończyło ją. Wspólnie z politykami z od lewa do prawa tak naprawdę z województwa opolskiego, ale również przedsiębiorcami, prawnikami, uczestniczyliśmy rzetelnie przez dwa semestry w zajęciach, ukończyliśmy te studia egzaminem. Nic nie wskazywało również wtedy, że jakikolwiek problem będzie z tym dyplomem. Dlatego jakby jest kreowany taki wizerunek wszystkich absolwentów Collegium Humanum jako tych osób, które w jakiś sposób nielegalny kupiły sobie dyplom. Natomiast ja myślę, że to jest jakaś drobna część, a nie cały proceder, bo to przecież tysiące osób kończyły te studia i nie może być tak, że to będzie rzutowało na każdego. Dzisiaj ten dyplom jest tak naprawdę nic nie wart. Ja mam ten komfort, że nie ukończyłem tych studiów po to, by skonsumować je w taki sposób, że zasiądę w jakiejś radzie nadzorczej. Chciałem poszerzyć swoją wiedzę, zdobyć nowe umiejętności, kwalifikacje i dlatego też się zapisałem i nie ukrywam, bo mówiłem to bardzo często. 5 lat temu moje dzieci były bardzo małe i wyjazd na weekend do Warszawy, czy Wrocławia, czy do Poznania na studia byłby kłopotliwy, a że te studia były utworzone tu na miejscu w Opolu, to był tak naprawdę najważniejszy argument, dla którego wtedy się zapisałem. Dzisiaj pewnie skorzystałbym z oferty innej uczelni. Panie prezesie, ale od początku było wiadomo, że te studia niedobrze pachną. No, dwa semestry studia MBA. Studia MBA to nie są studia, które wymyślił PiS. To studia, które przez wiele lat już funkcjonują. No, zwykle toczą się przez 4 semestry, a nie przez 2. To, że tamte były wyjątkowo tanie, no to już nie jest żaden argument, bo to jest tylko kwestia ustalenia ceny. Natomiast tutaj od początku media pisały o tym, że to jest lipna furtka. Sądzę... Ale nie zgodzę się, panie redaktorze, dlatego że 2019 rok. Ja pamiętam, że gdy usłyszałem o tym, że ma być utworzony taki kierunek tu w Opolu, zacząłem sprawdzać stronę uczelni, porównywać z ofertą innych uczelni. I rozbieżność cenowa nie była jakaś niesamowicie duża. Ja sobie to wytłumaczyłem też tym, że nie jest w jakimś gmachu w Warszawie na uczelni, tylko wynajmowane pomieszczenie tu w Opolu w hotelu, dlatego schodzą z kosztów. Ale mówię, to nie była duża różnica. Natomiast już wtedy było sporo uczelni, które oferowały dwusemestralne studia MBA. Moi znajomi na przykład kończyli w tym czasie we Wrocławiu 3-semestralne. Różnica między 2 a 3 semestrami nie jest jakaś kolosalnie duża. To zależy też od nagromadzenia zajęć i ilości zjazdów. Po prostu jakaś ilość godzin musiała być. I też jedna rzecz, panie redaktorze, ja też tego nie usłyszałem od nikogo z PiS-u, tylko jakby tak naprawdę po drugiej strony sceny politycznej przyszła informacja, że taki kierunek będzie otwarty, co też mi dało jakby poczucie bezpieczeństwa, no bo środowisko, które od którego usłyszałem, raczej z PiS-em powiązane nie jest. I osoby, z którymi zapisałem się na rok, też dawały gwarancję tego, że tam nic nie będzie. I naprawdę proszę sobie prześledzić 2019 rok, czy wtedy ktokolwiek pisał cokolwiek złego na temat Collegium Humanum. To, że ścieżka szybka była do uzyskania możliwości zasiadania w radach nadzorczych, to się zgodzę. Natomiast tak jak wspominam,
Nie zasiadałem w żadnej radzie nadzorczej, nie po to robiłem te studia, mimo że miałem oczywiście możliwości w takowych radach nadzorczych zasiadać. No wiadomo, tam jest wielu ludzi, którzy zostało oszukanych, głównie studenci studiów stacjonarnych, którzy nawet dyplomów teraz nie mogą. Dokładnie. Dlatego trzeba też mówić, wiadomo, no nas polityków się raczej nie oszczędza w debacie publicznej, ale też trzeba mówić o wielu oszukanych studentach, którzy wydali pieniądze, stracili swój czas, licząc, że otrzymają dyplom, a tak naprawdę, jeżeli nawet go otrzymają, no to on będzie niewiele wart na rynku pracy. No nic nie będzie wart, jeżeli, bo ta uczelnia ma już taką, tylko że teraz oni dostaną, zdaje się, dyplomy Warsowi, prawda? Nie, jak go zwał, tak to zwał, ale to jest jakby po przemalowaniu uczelni. Ta pieczątka już jest i dobrze wie, trzeba będzie jeszcze nosić. Tam jest jeszcze jeden wątek taki, może nawet najbardziej niepokojący, bo to, że moim zdaniem w jakiś sposób zostaliście wykorzystani, ja tak sądzę, pan tak nie sądzi, okej. To jest jeden element, a drugi element to jest taki, że są niepokojące sygnały związane z powiązaniami z jakimiś, nie wiadomo, jakimiś uczelniami na wschodzie. Teraz jakieś trzy panie, nie wiem, czy pan słyszał, pewnie słyszał, przyjechały z walizką pieniędzy po obiecane 60 dyplomów, nie wiedząc nawet, że rektor jeszcze wtedy siedział w areszcie śledczym. To jest niebezpieczny wątek związany z obcymi krajami ze wschodu i osobami ze wschodu, które otrzymywały dyplomy Collegium Humanum. Wątek do zbadania przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, myślę, że to robi. Pytanie to raczej jest takie, dlaczego w trakcie rządów PiS-u ABW nie zajmowało się tą sprawą. W ogóle pytanie jest takie, w jaki sposób ta uczelnia otrzymała akredytację. To też jest oczywiście do zbadania wszystko. Natomiast z punktu widzenia Zresztą w plebiscycie Polska Press dostała tytuł Uczelni Roku w pewnym momencie. To w ogóle jest jakieś kuriozum. Tak jak Jarosław Kaczyński Człowieka Roku, a Mateusz Morawiecki też, jak dobrze pamiętam. Panie prezesie, to zmieńmy może na chwilę ten temat. Proszę powiedzieć, na jakim etapie jest teraz trzecia droga, bo ostatnio są niepokojące wyniki sondaży. Jesteście jako koalicja właściwie na progu wyborczym. Czy was to niepokoi, czy... Oczywiście są to sygnały niepokojące, natomiast to jeden sondaż to jeszcze nie jest pewnik. No to już nie jest jeden, dwa czy trzy. Jest kilka, natomiast obecnie rozmowy trwają odnośnie wyborów prezydenckich. 14 grudnia odbędzie się Rada Naczelna, podczas której Ale rozmowy trwają odnośnie wyborów prezydenckich, rozumiem, w ramach trzeciej drogi. Przecież już jeden kandydat się zgłosił, czyli szef waszej koalicyjnej partii. Niezależny. No ale to jak to będzie? Niezależny. Że będzie niezależny kandydat Hołownia przewodniczący Polski 2050 i jeszcze będzie kandydat trzeciej drogi? Zawsze podkreślam jedno. PSL jest partią na skroś demokratyczną i to nie jest tak, że jednoosobowo ktoś podejmuje decyzję, że idziemy w koalicji, popieramy jakiegoś kandydata. 14 grudnia, zgodnie ze statutem, odbędzie się posiedzenie Rady Naczelnej. To jest taki parlament wewnątrz PSL-u, a Naczelny Komitet Wykonawczy jest tym organem wykonawczym. I na forum Rady Naczelnej odbędzie się dyskusja, jak zawsze podejrzewam, wielogodzinna i głosowanie. Głosowanie, podczas którego podejmiemy decyzję w sposób demokratyczny, w jakim kierunku będziemy, w jakiej formule startowali w Hołownia was postawił przed faktem dokonanym, jako wasz współpracownik najbliższy. Miał prawo to zrobić, mógł to zrobić, natomiast zna doskonale reguły, jakie panują w PSL-u. Bez decyzji Rady Naczelnej tak naprawdę nie możemy mówić o poparciu dla jednego czy drugiego kandydata. Dopiero 14 grudnia, gdy ta decyzja zapadnie, będziemy wiedzieli, czy Szymon Hołownia będzie naszym wspólnym kandydatem, czy na przykład będzie kandydat z ramienia Polskiego Stronnictwa Ludowego. To może pan dać przykład jakiejś lokalnej współpracy między PSL-em a
partią Hołowni na Polszczyźnie? Na pewno bardzo dobra współpraca była jeszcze za czasów, gdy szefem ugrupowania był Piotr Sitnik. Organizowaliśmy wspólne konferencje. Ale ja nie powiem, co było, ale co jest. I później moment, kiedy Piotr Witowski był tutaj liderem. Też wspólnie działaliśmy na rzecz wyniku w wyborach europejskich i udawało nam się znaleźć wspólny język. Natomiast na dzień dzisiejszy lokalnie Polska 2050 ma swój klub i jest odpowiedzialna za kilka resortów, PSL za swoje resorty. Także działamy w obrębie swoich kompetencji. Czyli problem z Polską 2050 w województwie opolskim jest przede wszystkim jeden, że nie posiadają tutaj zarządu. W tym momencie trochę im się struktury posypały. Czyli rozumiem, że nie ma współpracy. Nie na tą chwilę można powiedzieć, że czekamy na to, na decyzję z ich strony. Z tego co wiem, też w grudniu mają być wybory władz partii, tutaj regionalnych. Zobaczymy, jak one się ułożą, tak żebyśmy mieli partnerów do dyskusji. Istnieje w ogóle takie zagrożenie, że trzecia droga jakby rozgałęzi się na trzecią drogę PSL i trzecią drogę, panie redaktorze, partii Polska 2050? Tak jest przecież w parlamencie. Mamy dwa kluby. Trzecia droga Polskie Stronnictwo Ludowe i trzecia droga Polska 2050. To nie jest tak, że mamy jednolity program jednego i drugiego ugrupowania. Umówiliśmy się, nawet w koalicji tak jest. Są Zieloni, jest Platforma, jest Nowoczesna, jest Inicjatywa Polska. Umówiliśmy się na rzeczy, które nas łączą, ale to nie powoduje tego, że nie możemy mieć własnych postulatów, jak chociażby związanych z rolnictwem, czy z myślistwem, łowiectwem, czy z gospodarką leśną. Mamy tutaj zupełnie inne podejście, ale w wielu kwestiach się dogadaliśmy i idziemy razem i działamy razem. No to miejmy nadzieję, że powstanie ten zarząd tutaj i również lokalnie będzie pan miał więcej do powiedzenia o współpracy, bo skoro jest jeden klub, wiadomo, że to jest trochę małżeństwo z rozsądku, nie z miłości, ale tak to jest. Tak to jest w polityce. Często tak bywa w polityce. Tak. A te małżeństwa z rozsądku często są trwalsze niż te z miłości, bo miłość przeminie i zostaje pustka. Jeżeli tylko jest ochota z obu stron, to tego Państwu życzymy. Dziękuję bardzo za spotkanie, dziękuję Państwu. Serdecznie dziękuję.